System wersalski w Europie. Systemem wersalskim określamy porządek polityczny, jaki utworzono w Europie po zakończeniu I wojny światowej. Przypomnijmy, wojna I światowa zakończyła się 11 listopada 1918 roku, kiedy to zawarto rozejm w kąpień w wagonie kolejowym. Oczywiście uznano państwa centralne. Czyli przede wszystkim Niemcy i Austro-Węgry, Turcję za pokonane. Ale już wówczas podejrzewano, niektórzy podejrzewali, że ten rozejm w kąpień wcale nie jest końcem już sporów w Europie. Jak powiedział Ferdinand Foch, francuski dowodzący, to niepokój, pokój, lecz zawieszenie broni na 20 lat. Rzeczywiście, niestety, była to bardzo prorocza teza. Żeby ustalić nowy porządek polityczny po zakończeniu I wojny światowej zaproszono delegacje państw i narodów uczestniczących w tej wojnie na konferencję wersalską do pałacu zlokalizowanego właśnie w Wersalu, nieopodal Paryża. W tej konferencji wzięły udział delegacje 27 państw. Konferencja ta obradowała od 19 stycznia 1919 roku do 21 stycznia. Stycznia 1920 roku. Najważniejszymi osobami na tej konferencji byli czterej przywódcy państw. To jest takie słynne zdjęcie do zapamiętania, tak zwanej wielkiej czwórki, czyli tych czterech najważniejszych panów. Ta wielka czwórka to Woodrow Wilson, prezydent amerykański, Georges Clemenceau, premier Francji, David Lloyd George, reprezentujący Wielką Brytanię i Vittorio Orlando reprezentujący Włochy. Jakie oni mieli poglądy na temat tego jak powinna wyglądać Europa po wojnie? Georges Clemenceau, czyli przedstawiciel Francji, uważał, że powinno dojść do ostatecznego złamania Niemiec, czyli powinno się tak ukarać Niemcy, aby już nigdy to państwo nie stało się potęgą znowu militarną. W tym celu Sugerował dokonanie rozbioru ich terytorium Niemiec, pozbawienie Niemcy, pozbawienie ich, rozbrojenie Niemców oraz nałożenie na Niemców kontrybucji wojennych, czyli odszkodowań finansowych, tak żeby Niemcy płacili za to, że w mniemaniu Francji to oni właśnie byli odpowiedzialni za wywołanie I wojny światowej. Troszeczkę inaczej na sprawę patrzył przedstawiciel Wielkiej Brytanii, David Lloyd George. Który uważał, że trzeba zachować równowagę europejską, czyli nie chciał osłabiać tutaj państwa niemieckiego. Bał się, że to doprowadzi do zbytniego wzrostu znaczenia Francji. No, a to było nie na rękę wtedy polityce brytyjskiej. No, za to chciał podzielić niemieckie kolonie. Tutaj patrzył na te kolonie dosyć łapczywie. Liczył na to, że Wielka Brytania może na tych koloniach po prostu. Zyskać, zajmując te kolonie. Troszeczkę inaczej jeszcze na samą sprawę patrzył ze Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson, który tutaj uważał, że to jest taki pokój bez zwycięstwa, czyli nie chciał wyróżniać tych, którzy byli winni, tych, którzy nie byli winni w tej wojnie. Był, podobnie jak Anglicy, przeciwnikiem nadmiernego osłabienia Niemiec. Chciał, żeby narody, które nie mają niepodległości, tą niepodległość uzyskały. I chciał też, aby powołać po wojnie pewną organizację, Ligę Narodów. Celem tej organizacji miałoby być przestrzeganie pokoju na świecie, tak żeby już nigdy więcej nie doszło do tak strasznej wojny, jaką była ta pierwsza wojna światowa. Tak tutaj przedstawia się moment podpisania traktatu wersalskiego. Nastąpiło to w sali Lustrzanej w Wersalu 28 czerwca 1918. 19 roku. No i jakie zapadły postanowienia? Przede wszystkim we wstępie, czyli w preambule traktatu, stwierdzono, że całą winę za wybuch wojny ponoszą Niemcy. Dlatego też na Niemcy nałożono ogromną kontrybucję, czyli karę finansową. Niemcy miały zapłacić 132 miliardy marek w złocie państwom autanty. Rozłożono to na raty. Oprócz tego, jako gwarancję. Tych, zapłacenia tych odszkodowań, Francja rozpoczęła 15-letnią okupację części Niemiec lewobrzeżnej nadrenii. Ta nadrenia to jest obszar położony w tym miejscu. Lewobrzeżna nadrenia. Co dalej z Niemcami? Otóż kolejna część zachodnich Niemiec, Alzacja i Loteringa, została przyłączona do Francji. Teren sporny między tymi dwoma państwami od lat fragmencik zachodnich Niemiec przypadł Belgii. Zagłębie Sary przez 15 lat, bardzo przemysłowy teren, przez 15 lat miały być miał być ten teren terenem francuskim, a później planowano zorganizowanie tam plebiscytu, czyli głosowania ludności. W tym plebiscycie ludność miała się wypowiedzieć, czy chce, aby Zagłębie Sary należało dalej do Francji, czy też ma powrócić do Niemiec. Niemcy również utraciły Gdańsk, który od tej pory miał być wolnym miastem, czyli takim miastem-państwem. Oczywiście Niemcy utraciły na rzecz odradzającej się po zaborach Polski, Niemcy utraciły Wielkopolskę oraz taki pas ziemi, który doprowadzał tutaj, umożliwiał Polsce dostęp do, do morza. To był jeden z postulatów amerykańskiego prezydenta Woodrow Wilsona. Który właśnie zapisał o tym, że w swoim orędziu, zapisał, że ma, ma powstać państwo polskie z dostępem do morza. E, oprócz tego, e, tutaj jeszcze widzimy kawałek Śląska, przypadł też Polsce, o tym jeszcze powiem później. Niemcom zakazano również łączenia się ewentualnego z Austrią. Niemcy utraciły kolonie. E, przypomnę, czyli te wszystkie tereny położone w tych miejscach. No właśnie, a co z tymi terenami, które były sporne między Polską a Niemcami? Otóż zdecydowano, że na terenie Powiśla, Warmii, Mazur oraz Górnego Śląska będą zorganizowane plebiscyty, czyli ludzie zagłosują, zdecydują, czy chcą swoją ziemię przyłączyć do Polski, czy do Niemiec. Te plebiscyty wygrali Niemcy i tak na Śląsku wybuchły kolejno Trzy powstania. pierwsze jeszcze przed plebiscytem. Eee, Suma summarum, w wyniku tych trzech powstań śląskich, śląsk podzielono. Część tego śląska, jak już wcześniej wspomniałem, przyłączono do Polski, reszta przypadła Niemcom. Jakie zakazy militarne nałożono na Niemcy? Przede wszystkim, armia niemiecka została ograniczona do 100 000 żołnierzy maksymalnie, czyli Niemcy nie mogli mieć więcej żołnierzy. Zakazano Niemcom posiadania czołgów. Francuzi dla swojego bezpieczeństwa ogłosili tą zachodnią część Niemiec, czyli przede wszystkim Nadrenie, strefą zdemilitaryzowaną, czyli pozbawioną wojska. Niemcy nie mogli mieć swojej armii na granicy z Francją w odległości 50 km od tej granicy. To miało zapewnić bezpieczeństwo Francji w przypadku ewentualnego Kolejnego konfliktu między Francją a Niemcami. Zakazano Niemcom również posiadania lotnictwa oraz floty wojennej. Tak karykaturzysta wówczas przedstawiał właśnie te postanowienia wobec Niemiec, jakie zapadły podczas konferencji wersalskiej. No i przyjrzyj się, zobacz co tu jest napisane. Stoi Wielka Czwórka. Na pewno rozpoznasz, która postać reprezentuje który kraj. Mamy, na, mamy tutaj oczywiście napisane to, co ta czwórka mówi. Musisz połknąć to, czy ci się podoba, czy nie. I widzimy, że Niemcy muszą przełknąć te gorzkie postanowienia, te pokojowe z tej konferencji wersalskiej, a są do tego zmuszane przez kraje, które zwyciężyły w I wojnie światowej. Jeszcze inaczej na tą sprawę patrzył inny karykaturysta, który Zauważył, że te ogromne reparacje wojenne, jakie nałożono na Niemcy, przyczyniły się później w kolejnych latach do powstania w Niemczech nazizmu, do przejęcia władzy przez Hitlera, który mówił, że trzeba obalić ten porządek wersalski. I tutaj widzimy, że słowa, słowo reparacje zmienia się w słowo przygotowania, preparations, w przygotowania do II wojny światowej, czyli tutaj. Według tego karykaturzysty zbyt mocno ukarano Niemcy, i to było powodem, że w Niemczech przejął władzę Hitler i doszło do II wojny światowej. Tu jeszcze widzimy, że odpada od muru napis Traktat Wersalski. No dobrze, wiemy już, co się stało z Niemcami po wojnie. Zobaczmy, co się stało z Austrią. Czyli pamiętamy, w czasie wojny istniało państwo Austro-Węgry, monarchia dualistyczna. Z Austrią podpisano osobny traktat w Saint-Germain 10 września 1919 roku. Austria utraciła Czechy, Morawy, Śląsk, Kopawski, Cieszyński, Galicję, Słowenię, Bośnię i Hercegowinę. Austriakom również ograniczono liczebność sił zbrojnych do 30 tysięcy, również zakazano im posiadania lotnictwa wojskowego i również nałożono na Austrię reparacje wojenne, czyli z tego całego obszaru, jakim zajmowała jaki Austro-Węgry przed wojną, Widzimy, że powstało kilka nowych państw na tym obszarze. Austria stała się mniejszym państwem, osobno Węgry. Oprócz tego z ziemi Austro-Węgier powstała Czechosłowacja, część przypadła Polsce, czyli Galicja. Widzimy, że część przypadła Rumunii, a część przypadła nowemu państwu Jugosławii czyli Austria straciła wiele, wiele ziem. Kolejne, kolejne państwo, które brało udział w wojnie po stronie państw centralnych to Bułgaria. Zawarto z nią traktat 17 listopada 1919 roku. Bułgaria utraciła również swoje ziemie, nie tak dużo jak te poprzednie państwa. Utraciła Trację, do Dobrudża i Macedonii. Siły zbrojne ograniczono do 20 tysięcy, również bez lotnictwa i broni ciężkiej, i również Bułgaria miała zapłacić reparacje wojenne. Kolejny kraj to Węgry po rozpadzie Austro-Węgier powstały. Węgry również utraciły częściowo swoje terytoria na mocy traktatu zawartego w Tranią 4 czerwca 1920 roku. Tutaj widzimy terytorium Węgier, a to są straty terytorialne Węgier. Widzimy, że część przypadła Polsce, część Czechosłowacji, część Rumunii, część Jugosławii i część co ciekawe, Austrii. Siły zbrojne Węgier miały być nie większe niż 35 tysięcy żołnierzy. Bez lotnictwa, broni ciężkiej oczywiście reparacje wojenne również Węgrzy mieli płacić. Popatrzmy, jak wyglądała Europa po pierwszej wojnie światowej. Zobaczmy na straty terytorialne. Tak wyglądały Niemcy przed wojną i widzimy, że dosyć dużo terenów po wojnie Niemcy utraciły. Austro-Węgry tak, przed wojną, a po wojnie na terenie Austro-Węgier, jak widzimy, powstały zupełnie nowe państwa. Rosja przed wojną i po wojnie z terenów rosyjskich powstały teren, obszary takich krajów jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia. Turcja. Turcja również walczyła w czasie wojny po stronie państw przegranych, czyli państw centralnych. Tak wyglądała Turcja przed wojną dosyć duże obszary na Powyspie Arabskim wpływy w Egipcie. A po zakończeniu wojny podpisano dwa traktaty z Turcją najpierw w Sewrs, a później zmieniono zdanie na temat Turcji, zmieniono postanowienia i podpisano kolejny traktat w Lozanie. W roku 1923 ostatecznie na mocy tego traktatu w Lozanie Turcja traciła trację, te posiadłości na powyspie Arabskim. Irak, Syrię, Liban, Palestynę. Tutaj widzimy te tereny, które Turcja utraciła, częściowo widzimy. Tutaj utworzono strefę zdemilitaryzowaną, czyli pozbawioną wojsk na granicy, tutaj już z Bułgarią, na granicy w tej części europejskiej Turcji. Armię ograniczono do 50 tysięcy, również bez ciężkiego uzbrojenia, i również Turcja miała zapłacić reparacje wojenne. W Turcji po wojnie doszło do pewnego przewrotu. Turcja się zeuropeizowała po części za sprawą Atatürka, czyli ojca Turków. Był to człowiek, którego tu widzimy, nazywał się Mustafa Kemal i właśnie miał taki przydomek Atatürk, ojciec Turków. On dokonał tej europeizacji Turcji. On tutaj zmienił Turcję w republikę. No właśnie, kolejnym skutkiem decyzji podjętych na konferencji wersalskiej było powstanie nowych państw, państw, które nie istniały przed wybuchem I wojny światowej. No i popatrzmy na mapę Europy po I wojnie światowej. Jest tu tutaj wiele, wiele zmian. Przede wszystkim odrodziła się Polska w takich granicach. A oprócz Polski na mapie europejskiej pojawiła się Islandia, Czechosłowacja, Irlandia, Austria i Węgry, oczywiście, jako osobne państwo, o tym już mówiłem. Królestwo SHS, czyli Serbów, Chorwatów, Słoweńców, które się potem przekształciło w Jugosławię. E, oczywiście powstało też Wolne Miasto Gdańsk. Powstała Finlandia kosztem Rosji. Powstała Estonia, Łotwa i Litwa, również kosztem Rosji. E, no i również zmienił się ustrój w Rosji. Rosja przestała być w, podczas wojny państwem rządzonym przez cara, czyli monarchią, a stała się Rosją Radziecką, czyli pierwszym państwem komunistycznym. Ustalono również, że powstanie ta organizacja, o której istnienie dopominał się prezydent amerykański Woodrow Wilson. Organizacja, która miała stać na straży pokoju na świecie. Liga Narodów. Siedzibą Ligi Narodów była Genewa Szwajcarska i ta organizacja działała tak naprawdę do 1940 roku, dlatego, że Wtedy już było wiadomo, że Europa pogrążyła się w kolejnej, drugiej wojnie światowej i było wiadomo, że Liga Narodów nie zdała egzaminu, nie udało się tej organizacji zachować pokoju na świecie, dlatego też Liga Narodów rozwiązano. Można powiedzieć, że kontynuatorem tej organizacji dzisiaj jest ONZ, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych, w pewnym sensie kontynuatorem. Polska oraz Rumunia, Grecja, Czechosłowacja i Królestwo SHS zostały te kraje wszystkie zmuszone do podpisania jeszcze jednego traktatu, małego, tak zwanego małego traktatu wersalskiego. Ten traktat wymuszał na tych wszystkich sygnatariuszach, czyli tych krajach, które to podpisały, przestrzeganie praw mniejszości narodowych, które występowały na obszarze tych państw. Ponieważ w Polsce tych mniejszości narodowych było ponad 30% wszystkich mieszkańców, no to dla Polski był to traktat dosyć niefortunny, bo to znaczyło, że musimy dać tym mniejszościom dosyć duże prawa. Tutaj widzimy naszą delegację na, na konferencji wersalskiej Ignacy Paderewski, Roman Dmowski i pióro, jakim Paderewski podpisywał ten traktat wersalski, reprezentując stronę polską. Po podpisaniu traktatu wers wersalskiego zawarto jeszcze tak zwany traktat waszyngtoński. To było porozumienie, które ustalało zasób sił morskich, pięciu mocarstw. Ustalono, że taki stosunek sił, pięć, pięć to była flota, wielkość floty Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Trzy to miała być wielkość floty Japonii, czyli tu chodzi o proporcje, czyli jeśli Brytyjczycy mieli flotę Powiedzmy, 100% to jest to, to, to flota Wielkiej Brytanii, to odpowiednik trójki do piątki, czyli nieco ponad 50% tej floty mogli mieć Japończycy, nie więcej. I 1,75 tą proporcję przewidziano dla Francji i dla Włoch, czyli flota Wielkiej Brytanii i USA mogły być sobie równe, flota Japonii odpowiednio mniejsza w stosunku do floty angielskiej i amerykańskiej. I flota Francji i Włoch jeszcze mniejsza. Kilka ciekawostek. Popatrzmy: ciekawa fotografia podpisywania traktatu, traktatu wersalskiego w sali lustrzanej. A obok oficerowie dosyć ciekawi nie mogą się doczekać, jakie decyzje zostaną podjęte. Druga ciekawostka. Tutaj widzimy Paderewskiego, naszego przedstawiciela i Georgesa Clemenceau. Dosyć ironiczny komentarz do całej sprawy ze strony premiera Francji. wypowiedź pre premiera Wielkiej Brytanii, Davida Lloyda George'a, a, a temat od Polaków. Ponieważ Śląsk był sporny, zdecydowano się na plebiscyt na Śląsku, no i pan David Lloyd George powiedział oddać w ręce Polaków przemysł górnego Śląska, to jak wkładać w łapy małpy zegarek. A Francuzi postarali się, aby do traktatu wersalskiego dodać jeszcze zapis, że jedyny prawdziwy szampan może być produkowany tylko we Francji, a więc zakazano sprzedaży alkoholu pod nazwą szampan, który nie był produkowany na terenie Francji. Tym samym zapewnili sobie monopol na produkcję tego trunku. Amerykanie sprytnie ten, to, to prawo obeszli, czy ten zakaz obeszli, podpisując osobny traktat z Niemcami pokojowy, w którym zapewnili sobie również możliwość produkcji szampana, i dzisiaj możemy sobie też pozwolić na. Bardzo tani i prawdopodobnie niesmaczny szampan amerykański.